Bierzcie klejnoty mocy i złóżcie je na moim ołtarzu. Czym w zasadzie jest Heroes of the Storm, najnowsza gra Blizzard Entertainment? Na pewno wielu z was już słyszało o tym tytule. Większość osób twierdzi, że to jest po prostu kolejna gra typu MOBA, aczkolwiek Blizzard zapiera się rękoma i nogami, nie chcąc uparcie stwierdzić, że jest to gra, która stoi w jednym rzędzie z takimi tytułami jak League of Legends czy Dota. Blizzard twierdzi, że jest to Heroes Brawler i to jest ich definicja wymyślona tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie Heroes of the Storm. I faktycznie, chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to wymysł, po prostu jakiś chwyt marketingowy, to im więcej czasu spędzimy z Heroes of the Storm, tym więcej dostrzeżemy znaczących różnic, które sprawią, że będziemy traktować Heroes of the Storm nie jako bezpośrednią konkurencję, a jako troszkę inny twór niż wspomniane już League of Legends i Dota 2. Różnica zasadnicza, taka ogólna, jest w tego rodzaju feelingu, jaki płynie grania w Heroes of the Storm. Gra jest o wiele bardziej dynamiczna, o wiele bardziej zręcznościowa niż konkurencyjne tytuły, co wynika po części z tego, że jest po pierwsze jest większe tempo, ale po drugie mapy są mniejsze, bohaterowie mają mniej życia, a od samego początku mamy również dostępne wszystkie trzy podstawowe umiejętności. Na 10 poziomie odblokowujemy ulti. Ponadto zrezygnowano z zakupu przedmiotów, zamiast tego co kilka poziomów wybieramy jeden z paru dostępnych talentów, które to talenty odpowiadają właśnie przedmiotom i wpływają na to, jaką rolę pełni nasza postać w drużynie i też jak wygląda charakterystyka zabawy z daną postacią. Poza tym mamy jeszcze takie elementy jak wspólne levelowanie, więc nie ma obaw, że któraś z postaci zostanie na tyle w tyle, że stanie się ciężarem, albo że będzie pełnić tylko rolę pomocniczą, albo jakiegoś takiego piątego koła u wozu, jak to ma miejsce na przykład w LoLu, gdzie support jest postacią relatywnie oczywiście mało znaczącą. Chodzi oczywiście mi w porównaniu do pozostałych członków drużyny. No i najważniejsza rzecz, najbardziej charakterystyczna dla Heroes of the Storm, to są obiektywy. Chodzi mianowicie o to, że w każdej z 7 aktualnie dostępnych map zupełnie inaczej wygląda wykorzystywanie mapy do tego, aby osiągnąć nasz cel, którym to celem jest oczywiście zniszczenie Nexusa przeciwnika. Na jednej mapie jest to na przykład zdobywanie złotych monet, którymi można później uiścić opłatę dla pirata usadowionego na środku mapy, który to zacznie strzelać z dział do umocnień do budynku przeciwnika. Na innej mapie będzie to konieczność zajęcia 2 kapliczek, po zajęciu których jeden z bohaterów będzie mógł wejść w skórę smoczego rycerza, który jest reprezentowany przez posąg usadowiony na środku mapy. I właśnie te elementy sprawiają, że im więcej gramy w Heroes of the Storm, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak diametralnie różnie gra się w tę produkcję. Jeżeli szukacie czegoś nowego w świecie MOBA, to wydaje mi się, że dalej niż Heroes of the Storm, już naprawdę pozostając w temacie MOBA i MOBA podobnych, tak, czy tam Brawlo podobnych, nie można już dużo dalej odejść, pozostając grą MOBA. Jeżeli ciągnie was klikanie po mapie i rozgrywka mieszająca elementy RPG i RTS i nie przekonało was ani League of Legends, ani Dota 2, albo może już was po prostu znudziło, to jak najbardziej musicie, absolutnie musicie dać szansę Heroes of the Storm, bo jest to świetna gra z świetnym zamysłem, świetnym konceptem i potrafi wciągać naprawdę na bardzo, bardzo długo. To tyle z mojej strony. Był Kamil Ostrowski dla Gram.pl. Dzięki. Ejście gotowi!